Siema, hejo. Zjeździć skuterem to każdy chce. Muszę najrzeć filtr powietrza. Jest, skuter. Siema, Mester. Narzędzia ci robię. To ja ci poluźnię. O. Tak jak mówiłem, rozbierzemy całego skuterka do... na części pierwsze. Nic tutaj nie zostanie, wszystko będzie rozebrane. A kto wie, czy czasem tych 7 nie dam do odczycia, wiesz? Zaraz mu poszukamy coś. Co potrzebujesz? Takiego imbusa. No, strasznie. Ona tu przyszła, przychodziła, nie? Znaczy ta jeszcze dłuższa, zobacz. No. To filter, kurde. A myliście go? Nie. No to trzeba wymyć. To idę go myć. Jutro wsadzisz, niech wyschnie, nie? No. A odpalamy bez, zobaczcie, jak fajnie chodzi. Będzie, no bo to sama sadza jest. No ja coś idzie, nie? Tylko delikatnie, bo jest podarty. O kurde. Nie, no zobacz. Same dziury. To nie, no nie, no co ty? 20 lat to ma, nie? Nie, co ty? Ale nie wyrzucaj, awaryjnie zostaw, w razie co. Niech będzie. Przecież to on nie spełnia w ogóle już warunków. Normy spalin. Normy spalin, tak. Ale zapach usuwa jest, co? No. To co, demontuję tego suche? Tu jest na trytytkę. Tu jest jeszcze do błotnika przykręcone. A jak to jest przykręcone? Mi się wydaje, że to powinno już też zejść. Jak tu to trzeba przeciąć. Przeciąć. A tu zobacz od swojej strony, co tam się... A nie, to się niczym nie trzyma. Niczym. Tu tryta jest też. Druciarstwo, Polacy tu byli. Nie, to we Włoszech. No to tnij to. Masz nóż? Ja nie mam. Zawsze z tyłu zapasy. To w ogóle nie było jarek naciągnięte. Przecież to zeszło z gaźnika. On, a zobacz, jaki cyf w gaźniku. Ty. Patrz to. Tu. Przecież było czyszczone. No i z filtra wywaliło. Tu jest, patrz tu, nie? Całe, patrz. O kurde. Ja mam jeszcze resztkę gąbki między palcami. A w ogóle, jak nie ma gazu, to nie powinna być gardziel zamknięta do końca? Nie wiem. Nie pamiętam, ale taka szpora wielka? A otwiera no. Się do końca, zobacz. No, do końca. Nie? A to co to jest? Gdzie? To. Może jakieś przelewowe albo jakieś podciśnienie? To ja się nie dziwię, mógł mieć minimocy. No żywicę teraz zmierz. No to suwmiarkę, przyniesie ręce. A po co ty ręce idziesz umyć? Masz tu spodnie wytrzyj. A. Nie, bo to są moje jedyne spodnie. No i co, gdzie ten tu przyjdzie, ten wzorzec? No tu będzie taka guma i on tu będzie wystawał. Tak się montuje najczęściej. Chyba, że by... Widziałem, że niektórzy na wprost mają, ale to najczęściej tu idzie, bo masz zgiętą rurkę też w zestawie do filtra, nie? A masz naładowany temat? No mam. No bo musimy ściągnąć całą tą kapę jak wieniaz i wariatów jeszcze odkręcić, nie? Najpierw kapę, a potem z lewej strony, nie? A potem nie pomożesz mi złożyć?
No jak zamówimy rolki, to i tak się na chwilę składać, jak przyjdą rolki z zakładu. To się wtedy wsadzi, nie? Czy zamawiamy bez rozbierania? No ale warto by było wiedzieć, jakie są. Jaka gramatura. Bo jeżeli chcemy, żeby szybciej przyspieszał, no to lżejsze czakry. A nie wiadomo, jakie są. No możemy zdejmować, dużo roboty nie ma. Kebab poczeka. Tego nie musisz odkręcać. Jak nie? No nie. Oskar to jest specjalista od skuterów. Kapy to tyle razy się przynajmniej ściągało. To wszystko od razu poczyszcza. No to zmywać byś musiał mieć, albo pędzelkami, nie? Tak, mam pędzelek. U ciebie w busie. Skręcę ci, to przyjdą rolki. To... Ale napchało się syfu. No ciekawe skąd to poszło. No od filtra. Nie odkręcisz palcami, bo idzie ciężko. A idzie tu? Idzie jeszcze. No tu masz. Tu masz. Daj to ja od razu. O, to jest jak do balonu. Jaki nalot się na niej zrobił. To właśnie ciasto ktoś jadł, eklerka i tu wyszło. Eklerka. No i teraz dopiero musimy te odkręcić. Tak. Kurde, pneumatem by się to zrobiło szybko, będziemy kręcić i kręcić. Uwekam. Coś jeszcze będzie trzymać. Płatka. Tu czasem nie ma gdzieś jeszcze... Wykręciłem tą środkową. To jest ważne. Podkładka, bo to jest komplet. To się nie może zgubić, nie? Nie, zejdź. Pasek. To wszystko do wymycia i trzeba potem sprawdzić, czemu ta kopajka nie cofa. To trzeba wszystko, Jarek, nasmarować, to jest całe pordzewiałe, jak to wymyjesz i przesmarujesz, to będzie wracać kopajka, bo tu zobacz, zadziory są dobre, dobrze no. Zbiera, bo to wchodzi na to, tu, nie? Tak. Jak kopiesz, to przekręca silnikiem, nie? Czyli teraz, jak ja na przykład bym chciał, to możemy odpalić skuter na, o, za to, nie? No bo jak tym zakręcisz pneumatem, no tak. To odpalisz, nie? I patrz, to co ci mówiłem, dzwon sprzęgła no. nie jest przepalony, nie? A, bo to z całym tym bym musiał zjeść, to potem. Dobra, to kręcimy. To jest druga ważna, tu już podkładka też jest, jeszcze grubsza. Ona jest taka razem, zespolona. No to tak odłóż, żeby to było wiadomo, o co chodzi. To jest z lewej, to jest z prawej, nie? No, dobra. Wiesz, to mogło być nigdy nie ściągane. Mogło być. Nic, tylko twój telefon do oleju, ale... Naprawdę? Nie, no. Mam w kieszyni. Weź mi świruj. Co jest? Przytrzymam ci go. Zastanę, widzisz. A co ty chciałeś? Co teraz sprawdzamy? To jest przeciwtalerz. On no. Tym tu kręci się i chłodzi i pasek chodzi po jego... Tu i po wariatorze, nie? Tak. I w wariatorze są rolki. Trzeba sprawdzić i ślizgi. Zobaczyć w jakim są stanie. Tylko... Masz gumowy młotek? No mam. No to przynieś gumowy. Zobacz. Może budę ci przyknę? Nie, nie mam budę. Wszystko wypsikałem wczoraj. Wypiłeś. No. Nigdy nie ściągamy. Ale podkładka już masz, chociaż zaczęła się ruszać. O!
Gdzie? Dostał lekkiego luzu. On ma takie rowki, księżyc, słońce i wsunięte na to, nie? Rozumiesz? Klin. No, no wiem, wiem. Jeden klin czy wiele klinów? Wiele. O, idzie. To też trzeba przesmarować. Czy tego się w sumie dla zasady nie smaruje, bo to nie ma wpływu na osiągi. Kurde, czy to możemy ściągnąć? To jest podkładka od tego. O, idzie. O, jeszcze jedna jest, widzisz? Tu jest ten wiele rowków i na wale też jest wiele rowków, tak. Nie? I to dlatego tak sztywno się działo, bo nigdy nie ruszane. Tu mamy... Ta podkładka jest bardzo ważna. Mi jak w skuterze, w tym trzykołowcu, w Piaggio, bo to też napęd był taki, zapomnieli do sportowego wariatora założyć tej podkładki, to wolniej się muła z dołu strasznego miał bez tego. Wariator stuleją. I tu trzeba trzymać od tyłu, żeby nie wypadły te rolki. Pasek dobry. Nie spękany. Nie. A jest... Wytrzymał te mrozy, to wszystko na dworzu. Wiesz co, do tego są kewlarowe też paski. Może być jakiś lepszy, nie? Są też wzmacniane. O, idzie. No to wszystko powinno być przesmarowane. Patrz. Dobra, wyciągnę tak, że powypada. Zobacz, masz tu sportowe rolki Malossiego są. Już były zmieniane, tak. Masz Malossi, widzisz? O kurde. Ja jak zmieniałem wariator, tylko dużo większa pojemność, 400, to miałem, tu jest 6 rolek, ja miałem... Tu masz jeszcze rolkę. Ja miałem 9. A tu jest ile rolek? 6. 6. Sprężynki. I tu masz te ślizgi wariatora. Tak nie powinno chodzić. Powinno zejść samo z tym, nie? Czy to jest ślizgi? W dobrym stanie. Trzeba tylko umyć. Wszystko trzeba tu pomyć. Widzisz, i to powinno... Widzisz, kręci się, nie? Mimo no. frezów. A na tak. końcu jest zadra jakaś. O! To wszystko powinno być w środku przesmarowane. Tym miedzianym smarem? Nie, to są takie specjalne, wiesz, do wariatorów. Ja do zestawu, jak kupowałem cały dzwon, sprzęgło sportowe i wariator, to dostawałem w zestawie, wiesz? O. Widzisz, tu jest jakiś ten. Tu ktoś coś kiedyś drutował i dlatego to tak ciężko schodzi, widzisz? Mhm. Nie powinno tak być. To jest wszystko do wymycia, bo zobacz, te rolki, zobacz, jaki syf. No. One się tu obracają, nie? I pod wpływem tej siły środkowej one się tu dochodzą do góry, nie? I one muszą... Nie zrobiły się kwadratowe, trochę. Są, zobacz. Są kwadratowe. Widzisz? Tu z góry. No widzę, pościerane tu jest i to jest gramatura 12,5 grama. Jeżeli chcemy, żeby się szybciej... Tylko teraz kwestia, czy on się wkręca mułowato, bo one są już zużyte, czy dajemy jeszcze lżejsze? Wkręcał się dobrze, no ale może nie wkręcał się wejście, dobrze, nie? Bo z dołu miał muła. Aha. On po, jak dajesz gaz, to ten, wiesz, on był i dopiero, nie? A inne? Wszystkie są objechane. A zobaczymy. To możemy zamówić. Tak. Zobaczcie tu. A zobacz, tam już napisów nie ma, nie? Czyli rozmiar teraz, bo jeszcze jest ważny rozmiar, bo to jest zawsze
oprócz gramatury szyst wymiar tych rolek, nie? Jaki rozmiar mają? No właśnie nie jest napisane, wiesz, będzie trzeba zobaczyć. No felgi muszę dać do malowania. No? To jest sportowy wariator. No to dobrze. Patrz. Pierwsze zobaczę Made in Italy. A tu co masz napisane? No nie wiem, nie widzę. Malossi. Malossi. No widzisz? Zobacz, tego tu wszystkiego nie powinno być. No poczyścimy, no spokojnie, wszystko poczyszczę. No i to powoduje, że on się tak nie wkręca też na obroty. Trzeba zobaczyć, jakie są seryjne rolki, bo według mnie, patrz, tu ta tuleja, nie? Zobacz, ona tu powinna luźniutko chodzić, a ona ma opory jednak trochę, nie? Jakby syf. Patrzę, który to jest rok, próbuję tu zobaczyć. Coś 04, 02. No ale fajnie by sportowe, a to? Też? Czy Malossi tu jest? Mhm. Teraz widać, nie? Czyli ktoś to robił. To jest wymienione. To powinno całe wyjść. Dobra, że będę tego wyciągał. To wszystko trzeba pomyć, posmarować. To jest Bendix od rozrusznika startera elektrycznego, nie? Po prostu widzisz, czym to myć, to wszystko? Co? To benzynką trzeba było, nie? Benzyną. Tak mi się wydaje, ten pasek, kurde, dobrze by było wyciągnąć, żeby on nie dostał chemii, nie? Mhm. To chyba wyciągniemy to jednak wszystko, wiesz? To weź go trzymać. Wszystko w dobrym stanie było, nie jest źle, tylko po prostu wszystko zabrudzone. Benzyna, pędzelek i będę wszystko czyścił na błysk. Ale rolki musimy nowe zamówić. Coś ewidentnie mu dolega, bo na tych częściach on nie powinien tyle iść, tylko więcej. Więc widocznie zużycie tych rolek, bądź gaźnik, nie? No tak. Ten filtr. No i filtr, no. Rolki, gaźnik i filtr. Wiesz, w czterosuwie to masz tam filtr zawalony, to trochę gorzej pochodzi, a w dwusuwie, jak nie ma przelotu, nie? Tego powietrza, to koniec świata. No. Także zrobimy, ile mu V-Maxa zrobimy teraz? No ja myślę, że z wydechem, z tym wariatorem 150 jak nic powinien iść. No, 150. Tak, no. Opony nowe wlecą i będzie można testować. Co, wyciągasz jeszcze to, czy idziemy zamawiać już części? Wyciągamy. Pasek też jest malowskiego sportowy. Coś ty, no to pozostawiamy ten pasek, nie? Tak, jest bardzo drogi. Sekundę daj mi. Mówiłem, że z niego rakietę zrobimy. To będzie najlepszy skuter. I w ogóle mój sprzęt numer jeden. Nie, Oskar, to będzie mój sprzęt numer jeden. To jest, to się nazywa korektor momentu obrotowego. To jest Piaggio. Widzisz znaczek? Tak. Sprężyna jest biała, sportowa, a tu są sprężynki czarne, czyli oryginalne. I sprzęgło też jest oryginalne, ale zobacz, okładziny jakie ma grube, bo to się tu liczy, nie? Tu z boku to. No, no. Także sprzęgło jest bardzo zadbane, tylko trzeba to wszystko poczyścić z tego pyłu. To samo dzwon. Też jest oryginalny, nie jest sportowy, patrz, to wszystko tu trzeba poczyścić. Hmm? Tak jest. Czyli sprzęgło, ten wariator ze sprężyną centralną i z paskiem ktoś już sportowe wsadził i jak go wymieniemy, to nie ma spęka, nic, wszystko jest perfekcyjnie w stanie. I on jest karbonowy. Widzisz takie chyba włókna? No, widzę. To jest chyba ta wersja karbonowa, wzmocniona. To co mówiłeś, że są te paski wzmocnione. Tak. No bo seryjne to najczęściej są tej firmy Daiko, a sportowe się kupuje te wzmocnione, nie? No, no i to co mam do zamówienia, powiedz? Rolki.
Sprężynki? Nie, sprężynek na razie nie zmieniamy. Nie? Na razie nie. Rolki? A te sprężynki, zobacz, gdzie o to są, mi chodziło. Powiedz. Tu. Widzisz? A, tu widzę, tak. No. Trzy sprężynki. Takie króciutkie, tak. Bo widziałem, jest... że, widziałem, że Malosiego są czerwone. To kolor zależy od twardości. Plus 20, plus 50% ile. A jak chcesz to otworzyć, to musisz położyć to tak. To trzeba zgnieść tą sprężynę i odkręcić to, nie? Aha, rozumiem. Żeby, bo jak teraz byś wziął tu pneumata, odkręcił, to by wypadło i by ci w łeb strzeliło, nie? Jak amortyzator, nie? Aha, bo ona aha. jest bardzo twarda, ta sprężyna, nie? No widzę. No. A słuchaj, jakie rolki zamawiamy? No zaraz zobaczymy, jakie są oryginalne. I patrz, tu co ci mówiłem. Tu nie ma progu nigdzie, więc pasek chodzi w całym zakresie, nie? Od góry, bo on tu na końcu dochodzi. Aha, czyli no. tu się przesuwa, tu jest największa... On idzie, największa... czym wyższa prędkość, tym do samej góry Do samej idzie, góry, nie? Czyli no. nie ma żadnego wyżłobienia, każdy nie, to działa tak. jechał na maksa tym skuterem. No może to działa tak. Te talerze się rozsuwają i zsuwają. I ten pasek po nich chodzi. Rozumiesz. Jak się rozsuwają, pasek idzie do góry. Tak. Czy tam zsuwają, już nie pamiętam, no ale to tam, to wszystko trzeba pomyć. Może od razu wrzucimy to do Dorisa, co? Wszystko? Nie wszystko, te metalowe, bo sprzęgła nie chciałbym w niczym moczyć, żeby się, wiesz, te no układziny nie pokleiły, ale to i to możemy na pewno, bo to mu nie zaszkodzi. I to no może to... być cały czas w Dorisie? Długo? Znaczy, no ja myślę, że to od razu wypędzelkować i kończymy. To 2 minuty umyć, tak? No dobra. Zalałeś do Lisa? Tak. Będzie maślina? Już od razu jak tu się czyści. Uważaj, nie pochlap się, bo to żrące jest. Żeż ręce w tym moczę. No to uważaj. Trzecia głowa mi wyrośnie? No. Ręka w tyłku. Trzecia. No za stanę widać było, nie? No tak, no stało ono na dworzu. Zobacz od razu jak przejrzał, nie? No. A najważniejszy jest ten rant tu, nie? To co te okładziny sprzęgła tu są, nie? A słuchaj, co jaki czas to czyścić w ogóle, powiedz mi? Wiesz co, no... Zależy ile kto jeździ, nie? No przeważnie zależy też jak kto jeździ, no bo pasek często się też wymienia, nie? Tam co 5000 km się chyba pasek, zależy, mówię, jak się to zużywa, jakiej jakości się części kupuje, nie? Jak kupisz dobre części, to pojeździsz dłużej, nie? No widać, jak brud schodzi, aż się pieni to wszystko, nie? Tak. Kurde, miałem już kebaba jeść, a ja tu pucuję części teraz. No ty jesteś fachowiec od skuterów, nie? No ale dobrze widzisz, że to rozebraliśmy, bo to od razu da efekt, nie? Widzisz, no. rolki wybombane, nie? Tak. Tu leje się nie ruszają, nie posmarowane to w ogóle. I tak będzie mu lepiej nawet po takim czyszczeniu. To piłki wszędzie są, nie? Tylko trzeba to wytrzeć, żeby nie podlewiało, nie? Teraz trzeba to w jakiś ręcznik wziąć. Dobra, tu mamy pierwsze. Od razu lepiej, co? No. Co? To teraz. Co ci jeszcze przynieść? Wiesz co, tą tulejkę, która... Co tu wchodzi? Kojarzysz taka świecąca? Mówka funkiel. Na środeczku. Nieśmigana. Wiesz, tak... Ale ktoś dbał o skuter, nie? Tak czy tak? No jak to, wiesz, ile to kosztuje? Nie. Z 5-6 stóp do niego na pewno. Ale co, to? No, wariator. Tak. Sam wariator, z tą sprężyną i z rolkami, z zestawem. A ja do mojego płaciłem chyba ponad 800, no bo czym wyższa pojemność, bo ja miałem 400, nie? No to 2 razy więcej, nie? A sprzęgło z dzwonem to płaciłem też koło ponad, czy 1000 zł ponad jeszcze?
No jeszcze sporo tu do czyszczenia jest. Tym zmywaczem, co ja mam wiesz, do sprayu, nie? Masz taki zmywacz? Co? Masz taki zmywacz? Nie mam, no tak. To co ci pokazywałem? Gdzie go można kupić? Ja na Allegro kupuję, bo najtaniej kosztuje tej firmy od klocków. Textara kosztuje, ja płaciłem 9 zł za jeden spray. I po każdym wyjeździe nakłady jeden zużywam do czyszczenia wszystkich tulejek, wiesz, tych gum, opryskania. No, to wiesz co, to ja już faktycznie od piątku zajmę się rozbieraniem tych plastików. Nie będę czekał do przyszłego tygodnia, bo to trochę potrwa. Teraz tak, jeszcze mamy do umycia to. To, tylko żeby tej podkładki nie zgubić, to sobie tu położymy. 4 ślizgi wariatora, jeszcze jeden taki, a jest, dobra, to i to musimy umyć, a to przedmuchać kompresorem, do tego nie chcę moczyć, wiesz? Dobra. A nie, czekaj, to jest rolka. Tu jest ślizg, dobra. To jeszcze trzeba pomyć, żeby to płynnie i to się smaruje i żeby płynnie wariator się przesuwał po tej tulei, bo inaczej nie nabiera prędkości. Czyli będę miał skuter szybszy. No na pewno, zdziwisz się. Zdziwisz się? Jeszcze od razu jak założymy ten wydech, to w ogóle nie? I stożek. No wydech dopiero między 7 a 28 dni to trochę potrzeba. No to nie będziemy czekać na wydech, tylko będziemy wszystko montować, nie? Tak. Jeszcze na starym wydechu spróbujemy. No to już stożek będzie, nie? No tak, będzie. Stożek, zamarzenie moje takie, żeby czerwony kolor miał. No to Stage 6 jest czarno-czerwony. Czerwona gąbka w czarnej obudowie. Będzie jak nowy? No, będzie jak nowy. Ale brud ścieka, ja pierdzielę. No słuchaj, tam są opiłki z tego. Pasek się szczępi, leci syf i tak. Do tego jeszcze ze sprzęgła też leci syf, nie? Czyli podwójny syf. Tak. No tak działa napęd CVT, nie? No. Czyli ile ma biegów? Jeden. Nie, w teorii nieskończenie wiele. No tak. No bo ten pasek się przesuwa i nie ma. No nie ma. Moja matka ma w samochodzie tą skrzynię CVT, nie? Czyli bezstopniową. Jak dajesz, jak ten, jakbyś odkurzaczem jeździł, jak jedziesz przez miasto i dajesz mu do końca gaz, to nie ma, że on idzie. Tylko on cały czas 6000 obrotów i on tak jedzie. Ludzie się, jak jedziesz szybko przez miasto, to się na ciebie z przystanku patrzą, co to jedzie, nie? Biegów zmieniać nie umie. Nie ma jak nowe, co? No. Engine Clean to robi. Preparat do mycia silników. Doris. A my mamy całą paletę tego. I cały czas używamy. Żeś mi popsuł teraz rolkę. Kleję. Tuleje. Nic nie popsuje. Jeszcze smart trzeba będzie zamówić do tej tulejki, nie? To taka malutka tubeczka, nie wiem, ona to będzie z 5 ml ma i to się smaruje. Oskar wszystko na swoje miejsce kładzie, paletkę sobie tutaj zażyczył, na którą będzie odkładał wszystkie części, żeby się nie pogubiły. No, tylko żeby Tomek nie wparował, nie? Patrz, po wymyciu dużo lepiej chodzi, ale to trzeba nasmarować, nie? Tak. No to musi płynnie, żeby ten wariator mógł pracować, nie? Mhm. Dobra, to było tak. To. Widzisz, jak się tu wycierają te rolki? Jak wchodzą, nie? No tak. Tego się robią kwadratowe. Przytrzymaj to. Ślizgi tu wsuwasz. To też szło tu.
trzeba na filmie zobaczyć, gdzie to było. Wiedziałem. Nie pamiętam. To było na samym tym. Mówiłeś, że to jest bardzo ważna podkładka. Przy wariatorze to było. No. Tu, nie? Tak, przy tym pierwszym. Tak było. Tak, nie? Tak jest. No, to odłożymy tu razem, żeby było w komplecie. Jeszcze pasek i jeszcze teraz była tak, ta była jedna i jeszcze druga, nie? No, ta była nakrętka z podkładką. Tak. Jest to. Tu jest. Kopajka. No i jeszcze nam brakuje jedna nakrętka. Tu mam. Masz, no to ta była z tej strony. Dobra, niech na razie leży po prostu i tak na filmie podejrzymy. Weź ten kawałek wytnij, jak to rozkręcaliśmy, żebyś miał, nie? Żeby złożyć. No bo jak my to złożymy w piątek, bo części przyjdą, to już w ogóle zapomnę. Wiesz co, to jak będziesz składał, to na YouTubie sobie obejrzysz. Bo puszczę to wszystko. A, no zdążysz na to. To będziemy patrzeć jak te. To ci powiem w której minucie. Mogę przegrywać, nie ma problemu. Liczy się zabawa. A jak ktoś przyjedzie, ma taką ochotę się pościgać z Blackiem, przyjeżdża i Blacku skuterem wyjeżdża i lecimy. Pamiętasz, co ci wczoraj mówiłem? Nie. Że najważniejszy wydech i wariator. Wariator już tak. Naszym wydech będzie i gra, nie? No. Dobra, idziemy po części. 12,5 grama były rolki, to zobaczymy jakie są oryginalne. Dobra, idziemy zamawiać. Nara, hejos, czekajcie na filmik. Jak już będziemy mieli złożone wszystko.